Cześć, tu Tytus z pixelretroshop.pl, a dzisiaj powiemy sobie o nowości w naszym sklepie, chyba najmniejszej konsoli do gier na świecie, jaka istnieje, malutkim handheldzie o wielkości karty kredytowej. Słuchajcie, przedstawiam wam Ardu Boy, konsola zrobiona na bazie płytki Arduino. Zrobimy sobie mały unboxing i zobaczymy, z czym to się je, jak to wygląda. Bardzo fajne pudełko, takie estetyczne. Tutaj mamy z tyłu opisane. I tak, waży 14 gram. Zawiera jedną grę. Zaraz wam powiem o tym, jak działa społeczność skupiona wokół Ardu Boya i jak wygrywać gry, bo zawiera jedną losową grę, która jest grana przez producentów tego sprzętu. I tak, mamy Total Flash Memory 32 KB, RAM 2,5 KB, EEPROM 1 KB, częstotliwość 16 MHz. Monochromatyczny wyświetlacz OLED, czarno-biały. Piksele 128x64, bateria 180 mAh trzyma jakieś 8-10 godzin grania i jeden dwukanałowy piezo speaker. Słuchajcie, no zrobiony na Atmedze A32U4. No, specyfikacja robi wrażenie, nie? Chyba najsłabsza specyfikacja konsoli na świecie. I co, zaraz go odpakujemy, ale co w ogóle, o co, come on. To jest zabawka do tworzenia też gier. Jeśli ktoś lubi 8-bitowe gry, to może w bardzo prosty sposób, przy pomocy różnych języków programowania, na przykład Pythona i innych, tworzyć gry na tą platformę. Jest tutaj community arduboy.com, jest bardzo duża społeczność ludzi, którzy jest zajawiona tym sprzętem i tworzy gry na niego. Też programy, na przykład to może być sterownikiem, Ardu Boy może być też sterownikiem, na przykład podłączonym przez USB do PC-ta i po prostu jako sterownik gier. Zaraz jeszcze o tym sobie porozmawiamy, ale teraz może zrobimy unboxing. Też muszę zrobić tak, żeby to było tutaj ładnie widać. Więc tak, no mi się w ogóle estetyka bardzo podoba. Mamy tak. To odłożymy. Mamy fajny kabel, tutaj micro USB, tutaj USB do podłączenia, ładowania Ardu Boya do jakby komunikacji z komputerem. Bardzo fajnie zrobiony. O, tak widać moje palce obgryzione. Bardzo fajnie zrobiony sprzęt, bardzo fajnie zrobiony kabelek, taki gumowy, tak jak teraz się dzisiaj robi. Się chyba szybko się nie rozpadnie. No i dobra, przejdźmy do unpackingu. Teraz tak, tutaj to, no tutaj tam jakaś gąbka i mamy Ardu Boya. On jest bardzo fajnie zrobiony. Tutaj taki przezroczysty plastik, wytrzymały. Tutaj mamy chyba aluminiumową jakąś stalowe plecki. Klawisze sterujące. Bardzo fajny skok. Tutaj port do ładowania i podłączenia do kompa. Tutaj włączamy konsolę. I to jest jakby wszystko. Mamy graną jedną losową grę. Producent z bazy gier. Gier jest naprawdę dużo. Możecie sprawdzić sobie na tej stronie. Na końcu w napisach podamy tą stronę community. No to włączmy to może. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Tu jest gra Syrena. Pierwsza plansza. Pauza.
No, na naszym analogowym sprzęcie to trochę słabo to wszystko widać. Teraz spróbuję pograć chwilę. No to jest taka prosta strzelanina, ale uwierzcie mi, na tą konsolę powstają bardzo fajne, często też porty gier z 8-bitowców i całkiem rozbudowane gry. Ta grafika jednobitowa, tak, o ile dobrze pamiętam, tak to się mówi na taką czarno-białą grafikę, też tak naprawdę takie ograniczenia sprzętowe właśnie powodują, że trzeba naprawdę kombinować, żeby stworzyć coś fajnego, i są całe grupy deweloperów, które tworzą na tego Arduboya programy, także zapraszam Was do zapoznania się. Jakość wykonania jest bardzo fajna. Ta konsola u nas kosztuje 249 zł i naprawdę jest takim jakby wprowadzeniem, może być wprowadzeniem w świat programowania w ogóle i tworzenia gier. Także zapraszamy na naszą stronę pixelretroshop.pl albo do sklepu przy Świętego Wincentego 7 we Wrocławiu. Będziecie mogli sobie stestować sprzęt i ewentualnie go kupić. W napisach końcowych, tak jak mówiłem, podamy jeszcze tą stronę, gdzie możecie zobaczyć bibliotekę gier i całe forum dyskusyjne o tym, z czym i jak to się je. Dzięki za uwagę, do zobaczenia następnym razem.